Już w niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Pracownika Zdrowia. W związku z tym odwiedziłem jedną z przychodni tutaj na Woli, na ulicy Elekcyjnej. Jak Państwo widzicie, gruntowny remont. Naprawdę tutaj ta przychodnia wygląda jak gdzieś w Danii albo w Szwecji. Tutaj można się szczepić, również dzieciaki mogą się tutaj leczyć. Bardzo się z tego cieszę, bo służba zdrowia to absolutny nasz priorytet. Od początku mojej kadencji przeznaczyliśmy aż 1 000 000 000 zł na służbę zdrowia warszawską. Remonty takich szpitali jak Szpital Bielański, gdzie dobudowaliśmy zupełnie nowe skrzydło, czy Szpital Wolski, również oczywiście wreszcie oddany do użytku Szpital Południowy, ale również inne inwestycje właśnie w mniejsze ośrodki tego typu przychodnie. No i oczywiście również Centrum Zdrowia Kobiet, z którego jesteśmy szczególnie dumni. Jak Państwo widzicie, standard jest naprawdę bardzo wysoki, a do tego jeszcze zadbaliśmy o to, żeby tutaj na dachu były panele fotowoltaiczne, bo tak jak obiecujemy, również walczymy z ociepleniem klimatycznym i staramy się oszczędzać energię. Zapraszamy Państwa tutaj na Wolę i do innych przychodni. Naprawdę warto, a ja się cieszę, że w tym dniu mogę złożyć serdeczne życzenia wszystkim pracownikom warszawskiej opieki zdrowia. Wszystkiego dobrego.